step in. Witam szanowne grono graczy, Rivit z tej strony, witajcie w filmie poświęconym Medivowi. Innymi słowy, jest to specjalista zasięgowy, który pojawi się w grze już 15 czerwca. W ten dzień będziemy ostro grywać na streamach, tak więc zapraszam serdecznie. No i dzisiaj sobie omówimy mniej więcej jego umiejętności i pokażę wam, w jaki sposób w ogóle można się nim poruszać w grze. Specjalista, nie powiedziałbym do końca, ponieważ nie jest to typowy pusher. Ma bardzo dużo różnych umiejętności, które pomogą nam w przetrwaniu. Dlatego wybrano specjalistę, tłumacząc, że tak naprawdę nie ma klasy postaci w tej grze, która by definiowała Mediva. Co właściwie jest ciekawe z perspektywy filmu, który ostatnio obejrzałem, czyli Warcraft Początek, gdzie Mediv odegrał bardzo kluczową rolę. Jest to strażnik. Ostatni strażnik. Postać jest niesamowita w mojej ocenie. Na pewno lepiej wypada niż Chromi, z tego względu, że ma niesamowite zdolności. I przyjrzyjmy się nim. Pierwsza sprawa to jest nasze Q, czyli Arcane Rift. Następnie po dwóch mamy Force of Will, czyli to jest taka tarcza, może zatrzymać nawet RKKL Tasa Pyroblast. Następnie Portal, który jest bardzo pomocny dla nas i dla naszych sprzymierzeńców. Mamy również Polybomb, niesamowita owieczka, która potrafi przeskakiwać pomiędzy przeciwnikami i następnie Leyline Seal, czyli innymi słowy wrzucamy w stazę i zatrzymujemy przeciwników. Jeżeli ktoś jest w stazie, jak zapewne wiecie, nie można go zranić w żaden sposób. Jeżeli chodzi o jego mounta, czyli sposób poruszania się, no to przemieniamy się w kruka i mamy mniej więcej o 15% zwiększone szybkość ruchu. Ale niech was to nie zmyli, jeżeli chcemy naprawdę szybko się poruszać, są do tego talenty, żeby bardzo, bardzo szybko poruszać się na mapie, w szczególności, że możemy przelecieć nad fortyfikacjami wroga. To daje nam nowe możliwości działania. Również portal możemy postawić za fortyfikacjami wroga, ratując komuś życie, albo samemu się tam teleportując. Tak więc, moi drodzy, jest dużo różnych, bardzo fajnych momentów w grze. Jeżeli chodzi o skiny, to oczywiście bardzo ciekawie wyglądałem, jeżeli chodzi o skórkę mistrzowską. No i mamy tutaj w zestawie, jeżeli chcemy kupić w ogóle Mediva, to możemy kupić w zestawie właśnie skórkę, która wygląda jak postać z komiksu, można by to tak nazwać, ale sami to ocencie, moi drodzy. Moim zdaniem Mediv ma naprawdę bardzo, bardzo porządną skórkę mistrzowską. Przejdźmy zatem do umiejętności. Co tak naprawdę możemy zrobić z Arcane Riftem, czyli naszym Q? Na 7 levelu możemy wybrać The Master Torch. Jest to quest, który powoduje, że zwiększamy nasze obrażenia dokładnie o 100 punktów i zmniejszamy redukcję czasu odnowienia, jeżeli trafimy bohatera o 1 sekundę. Co powoduje, że właściwie bardzo często możemy atakować naszym Q przeciwnika i w tym momencie Mediv jest bardzo, bardzo użyteczny, jeżeli chodzi o jego DPS. Ale nie oszukujmy się, Mediv nie będzie robiony nigdy pod DPS-a. On zdecydowanie ma wspierać naszych sprzymierzeńców. Słuchajcie, Force of Will, czyli W. To jest piękna sprawa. Bardzo często możemy rzucać tym czarem 5 sekund czasów odnowienia. I możemy nas albo naszego sprzymierzeńca wrzucić w pole siłowe. No i przez 1,5 sekundy on nie otrzymuje żadnych, powtarzam, żadnych obrażeń. Tak więc wyobraźcie sobie pyroblast lecącego w naszego kumpla, rzucamy mu tarczę i po pyroblaście. Jeżeli ktoś wejdzie pod wieżyczki, rzucamy Force of Will i ta wieżyczka go nie rani w żaden sposób. Tak więc, moi drodzy, to jest bardzo ważny czar, bo właściwie w pewnym sensie wrzuca nam możliwości dodatkowe do gry Heroes of the Storm, których wcześniej nie było. Portal. Portal to jest piękna sprawa. Dlaczego? Są talenty do portalu, które powodują, że możemy postawić portal w momencie wyjścia i w momencie wejścia. Innymi słowy, bazowo, jak stawiamy portal, to tylko dajemy mniej więcej tam, gdzie on ma się pojawić w końcowej fazie. Ale jest talent, który powoduje, że możemy ustawić portal też w tej początkowej fazie, czyli w momencie wejścia do portalu. Właściwie ustawiamy to w dość ciekawej konfiguracji, czasami pomagając naszym sprzymierzeńcom przejść, przedostać się albo ścigać przeciwnika. Czas odnowienia 20 sekund,
ale sam portal trwa 6 sekund. No i oczywiście dojście do portalu, moi drodzy, czyli innymi słowy wchodzimy do portalu z pewnej odległości, którą musimy sobie wyczuć tak naprawdę podczas bitwy, podczas walki, podczas gry w Heroes of the Storm. Następna sprawa to jest Raven Form, w szczególności, że jeżeli kogoś ścigamy, to nasza ofiara musi uciekać, prawda, dróżkami. My przelatujemy przez wszelkie fortyfikacje, przez las, przez cokolwiek, co stoi na naszej drodze, możemy przelecieć i zaatakować wroga. Słuchajcie, polybomb. Niesamowita sprawa, jeżeli chodzi o polybomb. Możemy rzucić na przeciwnika, no, zamienia się w owieczkę, jest wyciszony na 2 sekundy i uwaga, możemy go normalnie atakować, zadawać obrażenia. No i jeżeli jest teamfight i wrzucamy daną owieczkę, no to ta owieczka się właściwie przeskakuje pomiędzy przeciwnikami. To będzie chyba najczęściej używana R-ka na Medivie. Najważniejsza rzecz, że możemy zadawać obrażenia celowi. Kolejna rzecz, Leyline Seal. Leyline Seal, moi drodzy, jest to czar bardzo potężny, bo całą drużynę możemy wrzucić w stazę. Na 20 poziomie możemy wziąć talent, który powoduje, że możemy wyznaczyć kolejną trasę dla tej zdolności bohaterskiej i właściwie zmienić kierunek podążania tego wielkiej energii. Jeżeli właściwie trafimy w cel, to na pół sekundy zamykamy go w więzieniu stazy, ale niestety w tym przypadku nie możemy zadawać obrażeń w żaden sposób. Same talenty możecie sobie przejrzeć rzeczywiście już na stronach internetowych i powiem wam, że naprawdę jest coś ciekawego w tej postaci. 20 level, tutaj będziemy dyskutować chwilę na ten temat, z tego względu, że nasza owieczka, innymi słowy, eksploduje po jednej sekundzie, jedną sekundę wcześniej i zwiększa właściwie zasięg działania o 25%, tak więc jest naprawdę niezła sprawa, w szczególności, że jak kogoś złapiemy w zasięgu, to się zamienia w owieczkę ponownie, prawda? Więc niezła rzecz. Tutaj, jeżeli chodzi o drugą zdolność bohaterską, to możemy oczywiście zmienić zasięg tego promienia, zamiany w stazę. Mamy również Guardian of Tristfall. W tym przypadku zabijamy, uwaga, to jest bardzo fajne, zabijamy naszym Q wszelkie miniony i katapulty od razu. Jeżeli trafimy, to od razu one giną. Czyli czyszczenie linii level hard, bardzo, bardzo fajna sprawa, szybka i skuteczna. Mamy również Arcane Brilliance, innymi słowy aktywujemy, żeby 200 many odzyskać dla nas i naszych sprzymierzeńców. Dajemy im również 10% ability power, czyli zwiększone moc zdolności na 10 sekund. To jest bardzo dużo. No i zdolność, która was bardzo zdziwi. Niewidzialność. Moi drodzy, stajemy się niewidzialni, właściwie my albo jakiś cel, który wybierzemy, czyli na przykład nasz sprzymierzeniec, na 20 sekund, moi drodzy, i czas odnowienia tej zdolności to tylko 10 sekund. Właściwie cały czas chodzimy niewidzialni po mapie. Sprawdzałem, przetestowałem, powiem wam, że działa to niesamowicie. Możemy uciekać, w szczególności, że teraz w Heroes of the Storm niewidzialni, no dość trudno ich zobaczyć. Tak więc ja wam dziękuję serdecznie, to było omówienie umiejętności Mediva. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia 15 czerwca, będziemy ostro grać w Heroes of the Storm. Trzymajcie się, hej!